Przy tej płycie, powiem Ci, że na każdym etapie właściwie coś szło nie po mojej myśli. Dałem sobie przyzwolenie na bycie takim, jakim jestem, włącznie z tą moją agresją, złością, frustracją, tymi wszystkimi ludzkimi emocjami. Ja nikomu nie pomogłem jakby swoją muzyką, to ktoś znalazł swoje odpowiedzi, zainspirowany moją muzyką. Widziałem to, co inni robią, miałem jakieś tam swoje kompleksy dość duże i starałem się równać do najlepszych. Nie kupuję sobie jakichś nie wiadomo jakich drogich auta, a raczej kupuję sobie sprzęty do robienia muzyki. Na polskim rynku muzycznym jest od ponad 15 lat. Prawdziwy poeta, diament polskiego hip-hopu, który wraca ze zdwojoną siłą w hołdzie do złotej ery hip-hopu. I mówi teraz czas na mnie. Jest i on, Zeus. Czas na mnie. To tak. jest właśnie, to jest właśnie ta płyta, tak. i z, y, która nazywa się Zeus, czas na mnie i to właśnie z jej okazji Dzień przed premierą w streamingu spotykamy mhm. się. Tak Dziękuję jest. Ci za, za przyjęcie zaproszenia. To naprawdę zaszczyt. Bardzo że mi tutaj miło. Jesteś. Bardzo mi miło. <laughs> tak. Nie jestem bez powodu. Widziałem rzeczy, które robisz, są super jakościowe, więc mi jest bardzo miło, że, że chcesz się ze mną spotkać. No wiesz co, powiem Ci, że tak właśnie jak, jak się, jak się przewidaliśmy na początku i powiedziałem, że. Nawet nie myślałem o tym, że kiedyś to się wydarzy, bo pamiętam, wierzę w swoim pokoju. I jedną z pierwszych płyt, którą, którą miałem, którą kupiłem sobie za swoje pieniądze jako osiemnastolatek, mm -hmm. 2012 rok, Zeus nie żyje. I ja pamiętam, płytę, którą mogę użyć tego określenia, dosłownie ją katowałem, bo po prostu słuchałem jej cały czas. Muzyka, miłość, przyjaźń mm -hmm. to po prostu moja ulubiona. Piosenka z tej płyty identyfikowałem się z nią. I na pewno do tej identyfikacji słuchacza z tobą, twórcą, mm -hmm. jeszcze dziś przejdziemy, ale cieszę się cieszę się, że tutaj jesteś, i cieszę się z tej płyty, która mm, ma dwie płyty. Mm -hmm. Może na samym początku też o, o tym powiemy, bo płyta ma ciemną i jasną stronę. W, też dodatkowo można było zamówić płytę w wersji fizycznej z Epką. No i właśnie, ciemna i jasna strona. Jak ty to identyfikujesz? Czy można to przełożyć do elementów życia i tych ciemnych i jasnych stron? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że w ogóle mój debiut, taki legalny, w 2008 roku dał mi dużo takiego wydechu. Już myślałem, że teraz już będę sobie wydawał płyty, że już będzie mhm. fajnie, już nie będzie żadnej walki, która mi towarzyszyła przez 10 lat wcześniej. Nie? Mhm. I wydaje mi się, że zacząłem troszeczkę tak się tonować, że tak powiem, nie? Uspokajać. Potem, oczywiście, różne przyszły perturbacje i wyszła płyta nie żyje, czyli znowu była jednak mm -hmm. ta walka. Po czym, jak przyszedł album, jest super, to ludzie, wiesz, wszyscy bazujemy na, na jakichś hasłach, na jakichś ogólnikach. jakoś tak w zbiorowej świadomości ta płyta stała się taka jasna i taka mhm. bardzo pozytywna, i ludzie też mnie tak zaczęli widzieć. Ja się bardzo buntowałem, mówiłem, że tam są różne kolory, że są różne utwory panteon, yeshimizu, cokolwiek. Ale też chyba wszedłem trochę w tą narrację mhm. i y, pomimo różnych takich negatywnych emocji, które w ostatnich latach w moim życiu się działy, taki stricte wiesz. Y, zarówno życie prywatne, w sensie jakieś tam straty bliskich, frustracje zawodowe, różne tego typu rzeczy y, nie pozwalałem sobie na złość. Mhm. Co jest o tyle y, dziwne w moim przypadku, że ja byłem takim bardzo zamkniętym nastolatkiem, który y, takie emocje stonowane bardzo trudno mi przychodziły, natomiast wyraziste, y, ogromna radość, albo złość były dla mnie. Właśnie sposobem wyrazu, nie? Mhm. więc jak zostałem tego w jakimś stopniu przez siebie samego pozbawiony, no to zacząłem się trochę w tym dusić. I długo mi zajęło, zanim nagrałem pierwsze, utw pierwsze utwory, w których wyrażałem złość. Mhm. Pierwszym takim utworem był utwór Ulewa, którego nie ma ani na tej płycie, ani na yy, epce. Może kiedyś ujrzy światło dzienne, nawet do niego powstał obraz, ale, ale doszedłem do wniosku, że zbyt dużo negatywnych emocji to wywoła wśród ludzi. Mhm. E, ale to mi odpaliło, jakby przyzwolenie na to, że ja mogę być znowu, wyrażać znowu złość, bo to jest część mnie i tak naprawdę byłem niepełny. Starałem się mhm. jakoś tak się wyidealizować. Ale to nie jest prawda o mnie. Każdy z nas ma różne kolory, nie? Wydaje mi się, że ta płyta to jest trochę ten już tak wyświechtany znak yin-yang, mm -hmm. w którym jest i ciemna część i jasna, ale są te przeciwstawne kropki, czyli w czarnej części jest biała kropka. Mm -hmm, tak. I tutaj jest na przykład utwór Wszystko przed nami na ciemnej stronie, a z kolei Kim jestem jest dla mnie tą ciemną kropką na jasnej stronie. Mm -hmm. Więc I te że... mi silniejszy. to też pomimo tekstu tak. trudnego to jednak ten tytuł wrócimy Silniejsi, wiąże No właśnie. że się jakoś jest... nadzieją. Tak, tak, tak. No właśnie, dlatego to jest na tej ciemnej stronie, mm -hmm. taka, wiesz, promień słońca, nie? Mm -hmm. Bo nic nie jest do końca takie, wiesz, czarne albo tylko białe, nie? Mm -hmm. Powiedziałeś też o tym, że, że byłeś właśnie nastolatkiem że miałeś tą, tą złość. I właśnie tak patrzę na nazwy twoich płyty, to było Zeus nie żyje, Zeus jest super, Zeus to pomyłka, Zeus w szukaniu siebie, w poszukiwaniu siebie i Zeus, czas na mnie. Czyli to znaczy, że ty poszedłeś w dobrą stronę. To było parę pół wcześniej. Oczywiście tak. Tak. tak, ale jakby chodzi o to nazewnictwo, że zacząłeś posługiwać się Zeus i dalszą częścią jakieś określenie. Tak, no to była taka moja koncepcja. Mhm. Mi się podobało, yy, kiedyś byłem dużym fanem NASA, zresztą nadal jestem. I on miał taką koncepcję, że od pierwszej płyty Ilmatic przez kilka albumów się tego trzymał. Y, grafika była bardzo podobna. To znaczy, była jego twarz, plus y, troszeczkę zmieniająca się to poligrafia, ale, ale gdzieś tam to oscylowało wokół tego samego motywu. Mm -hmm. Strasznie mi się podobała ta konsekwencja i chciałem coś takiego wymyślić. Dlatego na przykład trzymamy się tej samej czcionki. To wszystko no tak, jest tak, bardzo tak, tak. proste, ale jest taka spójność w tym. Mm -hmm. lubię, lubię takie elementy. Y, no. No bo właśnie zaznaczyłeś o tym, że były wcześniejsze płyty. Tak, ten album, czyli i czas na mnie to twój ósmy solowy album. Coś mi się z krzesłem stało, ale już poprawiam. Czyli ósmy solowy to, to album. To wuję emo emocje. No, wiesz. Tak, dokładnie to krzesło urzędcy nie chce mnie utrzymać. A tutaj zaraz y, poniżej jest spadek. Mhm. <laughs> no i właśnie, ósma sol, ósmy solowy album. I powiedz mi, bo te określenia, to jak mam, mam wrażenie, że o tym, jak teraz przed chwilą powiedziałeś, i o tym, jak cofam się do tych piosenek. To, że każde te słowo, te dwa słowa, trzy słowa, określały chyba Twój punkt, w którym byłeś. I czy ten dzisiaj, ten punkt, w którym Ty jesteś, i to określenie czas na mnie, to jest faktycznie ta myśl przewodnia tego, jak Ty dzisiaj żyjesz, jak Ty dzisiaj funkcjonujesz, jak idziesz przez życie? Znaczenie tego tytułu, ja przynajmniej yy, widzę trzy znaczenia mhm. tego tytułu. Czyli. Yy, Pierwszy czas na mnie, teraz jest mój moment, mhm. teraz idę do przodu i patrzcie na mnie. Drugi czas na mnie, czyli no, swoje już zrobiłem i idę sobie stąd. Mhm. I trzeci czas na mnie, czyli e, po prostu upływ czasu pokazany na moim przykładzie. E, więc w którym momencie z tego jestem, w każdym. Eee, wiesz, skończyłem w zeszłym roku, pod koniec roku 40 lat i też sobie zdałem sprawę, że strasznie szybko uciekło mi wiele momentów, bo zawsze byłem, e, od kiedy zacząłem robić muzykę, bardzo zaangażowany w tworzenie tej muzyki i moja uwaga była cały czas w tym. Mhm. Naprawdę, mnóstwo rzeczy mi uciekło, wiesz, bo ja jestem ciągle na takim, w takim trybie standby, że ja wyłapuję słowa z przestrzeni, gdzieś usłyszę, przechodzę, leci coś w radiu, od razu mm -hmm. mi to wpada. Cały czas jest jakiś taki tryb czuwania. I yy, tak naprawdę, jak zacząłem medytować, zacząłem, wiesz, interesować się zen takimi rzeczami, to trosze troszeczkę zacząłem wracać do tego momentu po prostu przeżywania życia. E i to były dla mnie takie bardzo mocne rzeczy, bardzo takie wstrząsające wręcz, bo jeżeli w pewnym momencie przestaje twój umysł tak gadać, e, robi się tak cicho, to to jest bardzo niezwykłe doświadczenie. Nie? Mm -hmm. e, więc myślę, że w tym momencie też po tej płycie i po tych doświadczeniach ostatnich lat jestem troszeczkę bliżej właśnie tych momentów, takiego wyciszenia. E, Cieszę się, że ten album powstał, bo na nim powiedziałem mnóstwo rzeczy, które, które we mnie się działy, a tutaj mogłem dobrze pomyśleć, jak to powiedzieć, mhm. bo, bo na przykład w wywiadzie często mi się nie udaje tego zrobić i, i potem, wiesz, wyrzucam sobie, a, mogłem jeszcze mhm. to, przecież to jest takie ważne. No zawsze tak jest, nie? Tak, Tutaj mogę się zastanowić i naprawdę jest mnóstwo wersów, które po prostu już kończąc płytę, już znałem na pamięć jakieś zwrotki, bo tak trafnie jakby oddawały to, co chciałem powiedzieć. E no i w zasadzie... już widzę... Czas na mnie! Cze czas na seans! Przepraszamy za chwilową przerwę techniczną. Aby umilić sobie ten czas, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Premierowy Music, gdzie czeka na was mnóstwo muzycznych atrakcji. Wracamy po krótkiej przerwie technicznej, przerwa na, na, na reklamy. Jest i Kamil cały czas czeka tutaj. Tak, w ogóle super, że, że się wydarzył ten <grym> break, no. bo... To też oddaje mnóstwo sytuacji, które przy tej płycie i w ogóle, no wiesz, w życiu mają mhm. miejsce, czyli coś nie idzie po twojej myśli i ja się przez większość mojego życia z tym szarpałem. Ja bardzo miałem taki, wiesz, jakiś plan, wizję tego, jak to ma wyglądać. Mhm. Świat jakby nie za bardzo chciał tego słuchać, nie? Parę razy udało mi się odpuścić i pójść, zauważyć, że gdzieś się jakieś nowe drzwi otworzyły, mhm. mimo że ja tutaj stoję pod tymi zamkniętymi tułkiem, nie? A przy tej płycie, powiem Ci, że na każdym etapie właściwie coś szło nie po mojej myśli i cieszę się, że z czasem e, zacząłem w ogóle z luzem i jakąś taką akceptacją do tego podchodzić, po prostu starać się brać te sytuacje takie, jakimi są i po prostu myśleć, czy mogę jakoś to wywrócić na swoją mhm. korzyść. I to jest super lekcja w ogóle z tej płyty dla mnie, no i nawet z tej sytuacji, to, to okay. super, jest ciekawiej, nie? Tak już zaczęliśmy od, od rozwalającego się krzesła. No, mam, właśnie, nadzieję, że, mam nadzieję, że tego co, nie spadniemy do tyłu. Wiesz, co się dzieje w życiu. No, ja cztery lata takiego impasu dla mnie. E, ja teraz się czuję, jakbym wrócił, jakby była wiosna, taka mhm. jakaś w moim życiu. Wiesz, że. No, no właśnie, po cztery lata dzieje, tak. tak, powiedziałeś o tych rzeczach, które się wydarzyły, i to też w piosenkach, śpiewasz tam m.in. o pandemii, o, o tej trudności, że nie mogłeś w ogóle wyjść ze swoją muzyką, że mm. o, o takich trudnościach. Mówisz też o, o, o przemijaniu właśnie. I, I jakby te teksty i to twoje życie z tych pośród tych czterech lat się tam po prostu pojawia. Ale powiedz mi, powiedziałeś o powrocie 4 lata. E, ostatni album był twój 2020 rok. Tak dobrze mm -hmm. Nie, 2020 tak, tak. rok, tak, hmm. dokładnie. Teraz 2024, kolejna płyta. I co jest najtrudniejszego w powrotach? Bo mo można mówić o, tym, o twoim powrocie na rynek, że, że, że wracasz. To jak zrobiłem wstęp, <grym> powiedziałem o, o tym, że mam wrażenie, że wracasz ze zdwojoną siłą. Mm -hmm. I to też słychać w tekstach. Yy, wiesz, ja nigdy... Nie przestaję robić muzyki. Ona po prostu jest elementem mojego życia. Od, znaczy, zawsze była, a od kiedy zacząłem mieć możliwość tworzenia jej, no to nigdy nie przestałem jej robić. Nie mhm. wydaje mi się, żebym kiedykolwiek przestał. E, natomiast e, miałem jakąś blokadę związaną z wydawaniem, z publikowaniem mhm. muzyki. I to du, dużo elementów się na to złożyło. Kilka jestem, mam już, jak, że tak powiem, uświadomionych i wiem, co było mhm. powodem tego. Kilka pewnie jeszcze nie jest wyciągniętych na światło dzienne. Eee, wiesz, co po prostu postanowiłem? E, dałem sobie przyzwolenie na bycie takim, jakim jestem, włącznie z tą moją agresją, złością, frustracją, tymi wszystkimi ludzkimi emocjami. Eee, i chyba, chyba po prostu to puściłem. Mm -hmm. okay. I tak jest. I teraz co się z tym wydarzy, nie mam na to wpływu, jestem fair wobec siebie. Jest jak jest, mm -hmm. nie? Bo zapytałem Ciebie właśnie o tą trudność w powrotach, ale mam wrażenie, że właśnie Ty powiedziałeś, że odwrotnie, że nie ma tej trudności, że Ty widzisz, że Ty zrobiłeś jakiś progres życiowy w sobie mm -hmm. i właśnie te, ten powrót dziś jest dla Ciebie. Lepsze, że to jest. Y, mam wrażenie, że ty wracasz tak tytuł piosenki. Jednej z tych wrócimy silniejszy, mhm. Ty powracasz silniejszy. Prawda? Ja mam takie poczucie. Ja wracam na pewno w moim odczuciu bardziej kompletny. kompletny. Bo tak jak mówię, mam wrażenie, że wypierałem część swojej osobowości, mhm. y, próbując dążyć do jakiegoś ideału, który tak naprawdę tylko ja widziałem, tylko ja sobie wyobrażałem, a, a każdy widzi w drugim człowieku. To, co projektuje mhm. na niego, nie? więc to w sumie nie ma znaczenia. Nie? Ja, ja mogę się starać ze wszelkich sił jakoś się zaprezentować, a ludzie i tak zobaczą w tym, co mhm. tam zobaczą. Nie? Okay. A powiedz mi, bo jasną stronę, album numer dwa, czyli jasna strona otwiera piosenka o tytule Kim Jestem, mhm. i tam nie ma znaku zapytania. Tam po prostu jest tam jest po prostu tytuł Kim Jestem. I powiedz mi, czy. Twoi fani, bo wiem, że ich jest bardzo dużo i idą z tobą przez tą to, 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 to twoją całą drogę, chociaż pewnie są tacy, którzy gdzieś tam odpadają w pewnym no, momencie, a są tacy, że się pojawiają nowi. I czy, czy ta płyta odpowiada na, na to pytanie, kim teraz jest Kamil? Tak jak powiedziałem przed chwilą, każdy widzi swoje rzeczy, projektuje mhm. po prostu na rzeczy to co, to, co widzi w nich, i to samo dotyczy słuchania utworów, więc ludzie słyszą. Ja mnóstwo razy widziałem, że ludzie zupełnie co innego upatrują w utworach niż ja tam umieściłem, nie? Mhm. więc tak naprawdę ja jestem w stanie tylko powiedzieć, co ja dziś rozumiem na swój temat. Rozumiem, że jestem twórcą, że jestem artystą. Przez wiele lat nienawidziłem tego słowa, mhm. co też jest w ogóle związane z takimi, wiesz, programami gdzieś tam w stylu, które mogliśmy słyszeć w dzieciństwie czy w jakimś otoczeniu, że artyści to darmo zjady, artyści tamto, sram to ale zdałem sobie sprawę, że wiesz, yy, yy, też myślałem, że to co tworzę nie jest zbyt wysokich lotów, to nie jest wysokiej jakości sztuka, więc jak mogę nazywać się artystą, jakieś takie kompleksy mm -hmm. różne, natomiast to co jest w, u podstaw tego, czyli niepohamowana potrzeba tworzenia i wyrażania czegoś, no we mnie jest, wydaje mi się, że jak obrać to z tych wszystkich warstw cebuli, to to jest bycie artystą, czyli... Tak naprawdę wszystko schodzi na dalszy plan, czy to przynosi profity, czy nie przynosi, ty musisz to wyrazić, tak mm -hmm. jak kwiat, który musi urosnąć. Mm -hmm. Więc to zrozumiałem. Dużo mi też dała ostatnio w ogóle książka Rika Rubina akt twórczy, która mi dużo wyjaśniła na mm -hmm. temat tego, jak tacy ludzie jak ja funkcjonują. Więc chyba jestem po prostu artystą. Mam jakiś dar, i, i to też nie sprawia, że jestem lepszy od innych, ale też nie sprawia, że jestem gorszy od innych. Ja mm -hmm. mam po prostu taki dar. E i jestem osobą, która wypluwając z siebie emocje, tworzy coś, co staje się katalizatorem dla emocji innych. Ktoś może, słuchając moich utworów, wyrazić swoją złość, mm -hmm. wypłakać się, cieszyć się i e, jakby w pełni... Te role akceptuję i jestem gotów do, i, i też przejmuję inne, normalne, życiowe, standardowe mhm. role. Nie? Męża, opiekuna jakiegoś, wiesz. Mhm, okay. A powiedz mi, bo powiedziałeś też o tych, o, o fanach. Czy zdarzyło ci się, że ktoś kiedyś podszedł do ciebie i powiedział ci: Kamil, dzięki, twoja piosenka pomogła mi, twój album pomógł mi, twoja historia? Powiedział, podpowiedziała mi, jak mam dalej iść mhm. przez życie. Zdarzyło ci się? Mnóstwo razy, oczywiście. Okay. Tylko to też jest kolejna rzecz, którą mhm. zrozumiałem, że to nie jest, to jest nic o mnie. To znaczy, e, wiesz, ktoś e, patrząc na mnie i na jakiś utwór, e, on coś w tym słyszy, ale to co on słyszy to jest jego wizja, nie? Mhm. Więc ja nie jestem tym, kogo on widzi. Ten utwór nie jest tym, co on słyszy, nie? Bo to są. Ja widzę zupełnie co innego, w tym i on co innego, więc tak naprawdę te odpowiedzi są w każdym z nas, tylko to są takie triggery, można powiedzieć, mhm. nie? Więc ja nikomu nie pomogłem, jakby swoją mhm. muzyką. To ktoś znalazł swoje odpowiedzi, zainspirowany moją muzyką. Tak na to teraz patrzę, nie? Mhm. Ale myślę, że wszystko to łączy to, że każdy. Twojej, twojej twórczości, od, y, widzi tą, tą, tę prawdę, tę autentyczność i to, że ty trafnie potrafisz opisać rzeczywistość i mm. ludzi. I wydaje mi się, że to jest ta moc, która sprawia, że właśnie ci ludzie do ciebie pod, podchodzą. To jak czytam komentarze, jak ludzie używają y, odnośnie ciebie określenia poeta i, i to jakby celowo też y, zapowiadając ciebie, tutaj posłużyłem się tym słowem poeta, bo mm. to jest niebywałe, niebywale trudne, żeby tak. Łączyć słowa, żeby tak opowiadać historię, ty to robisz. I jeszcze w tym wszystkim, ja czuję, jak słucham twojej twórczości, że tam jest ta prawda i ta, ta autentyczność, i że to jest po prostu w punkt trafiony, jak ja też widzę. Mhm. I to jak widziałem 2012 rok, bo powiedziałem, mhm. mu, że na początku o tym sądznie, że ja to była ta pierwsza płyta, z którą się spotkałem, i którą powiedziałem, że wow, uwielbiam tego gościa. A dziś 2024 i mam to porównanie. Mhm. I wiem, że to cały czas to się po prostu wszystko łączy. Ty nie schodzisz z tego poziomu swojego. I to jest też, to jest też niezłe, że, że potrafiłeś utrzymać tę jakość. Ja, ja podchodzę troszeczkę do mojej muzyki mm -hmm. tak, że oczywiście, wiesz, robię rap, robię 25 lat, no to jest troszkę czasu, żeby jakieś 25 lat, lat już. Tak, Ale to... jakby tak solowo, to, to dobrze powiedziałem, wiesz że ponad 15, piętna... no dobra, ponad tak, 15. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo, bo tak naprawdę Wiesz, rynek się też na tyle zmieniał, że w pewnym momencie wydanie płyty legalnie już nie było tak mhm. nobilitujące jak wcześniej. To w ogóle to są umowy, nie? Mhm. Te wszystkie, czy, to, czy coś z płytą legalną, oficjalną, nieoficjalną, wiesz. Od 98 roku, bo wtedy zacząłem jakieś pierwsze teksty pisać, no to miałem sporo czasu, żeby ten warsztat podszkolić, mhm. tym bardziej, że aspirowałem jakby Widziałem to, co inni robią, miałem jakieś tam swoje kompleksy dość duże, i starałem się równać do najlepszych, mhm. więc chciałem być taki jak oni, nie? Natomiast to z poezją też jest ciekawa rzecz, bo ja nie wywodzę się ze środowiska artystycznego. Mi jest najbliżej do. Ja jestem blokersem, tak bym powiedział. Nie w sensie mhm. klasa średnia i szwendanie się po blokach, nie? E, z, jakby z pełnego domu, więc może nie idźmy w jakieś takie mhm. e, projekcje super patologii, bo mam super rodziców. Natomiast wiesz, no, bardzo dużo to na mnie wywarło wpływu. I na przykład poezja to była też rzecz, której ja nie lubiłem. Która po prostu uważałem, że to albo jest przekombinowane, albo jestem za głupi na to, nie mogę się skoncentrować na tym. Proza super, nie? Mhm. Natomiast poezja nie, ale też. Rok temu, dwa lata temu dałem sobie trochę więcej czasu yy, i, i pospędzałem troszeczkę czasu z na przykład yy, Tuwimem, mm -hmm. yy, to znaczy z jego twórczością, <laughs> yy, chociaż kto wie, może i on wie. tam był i yy, zmieniłem zdanie, to znaczy dużo rzeczy, które czytałem jego bardzo ze mną rezonowały i podobało mi się to, że on nie tylko był taki, wiesz... Yy, Wydum nie była to tylko taka wydumana, trudna poezja, ale też były rzeczy śmieszne, y, takie, wiesz, uszczypliwe, mm -hmm. y, czasem nawet prostackie, czyli to temu jest dosyć blisko do tego, co ja robię. Tak. Czasem to jest wysokie, czasem to jest takie, wiesz, mm -hmm. niskiego lotu, wiesz. Ale czasem to po prostu jest wprost. I na przykład y, zacytuję, będę dzisiaj dużo cytował, bo uważam, że y, to jest są teksty, które warto przeczytać, a posłuchać to już w ogóle. Walec. Mhm. Jadę powoli do celu, z kurwielu, bo jadę walcem. Powoli do celu. Zdanie ekspertów mnie nie interesuje i zaraz po porannej kawie robię zrzut na każdą kapitułę. Twoi fałszywi idole, co tu się wbili przebojem. Dzisiaj zbierają zaszczyty, jutro spakują się w worek. Zmielę na proszek, bo jesteś jak ekogroszek. Ja jestem węglem, co się czuje diamentem, bo wie, że wszystko może. Mhm. No to, to nie wiem, czy to jest akurat nie, nie jest, bo, a Nie, ale <laughs> chodzi o to, że, że po prostu to jest super wprost napisane. To, jak. Ty mówisz o tym, o kapitule, o tym, jakie ty masz podejście do tego. Mm -hmm. I mam trochę wrażenie, że braża nie jest ci do końca przychylna. Mm -hmm. mam, mam takie wrażenie, może, może o tym też takie się do tego, ale to jest napisane wprost. Okej, okay, to nie jest poezja. To nie jest napisane w, w, w jakimś takim używaniem słów, które mogłyby zahaczać o poezję, Ale cho chodzi o to, że ja nawiązuję do tego, że ta prawda, autentyczność i to ten trafny sposób opisania. Mm -hmm. Rzeczywistości ludzi, to jest to coś wyjątkowego. I jak dla mnie, pomimo tego, że nie ma tutaj słów, które zahaczałyby o tomik poezji, mhm. ale to jest dla mnie poezja, dlatego, że ja ona powoduje to, że ja myślę o tych słowach. Mhm. I to jest dla mnie i to, to możemy też tak interpretować poezję. Jeżeli zostawia ci coś w głowie i powoduje to, że ty myślisz, rozkminiasz, to to jest to. Tak, tak można mieć okay. z Tuwimem, tak można mieć z Agnieszką Osiecką, mhm. jak czytasz te teksty. Po prostu tyle. To jest, Chodzi o to, że tekst zostawia ślad, mhm. a jest muzyka, którą dziś się tworzy, i ba jest bardzo dużo tych tekstów, które nie zostawiają tego śladu. Są tylko Tu i teraz mhm. i Pa. I czas przewidział. Wydaje mi się w ogóle, że na tym albumie e, fajnie udało mi się pogodzić, bo to nie jest tak, że ja mam na to wszystko wpływ. Nie? To, to proces twórczy można jeszcze rozłożyć na czynniki pierwsze. Mhm. E, to po prostu wychodzi raz tak, raz tak. E, ale pogodzić troszeczkę takiego pisania bardziej poetyckiego i takiego prostackiego pisania mhm. w punkt, no to akurat to, co zacytowałeś, jest bardziej mocno w punkt. Mhm. E, Natomiast czasami na niektórych płytach wydaje mi się, że zbyt przekombinowywałem. Mm -hmm. <laughs> Chyba za dużo wy. <laughs> Bardzo kombinowałem, żeby to było tak, wiesz, poskładane i takie metaforyczne, mm -hmm. wiesz, to... Y czasem to jest fajne, bo fajnie się pobawić tak formą, czasem chcesz po prostu coś powiedzieć wprost, mm -hmm. nie? Od razu zacytuję to, co było w 2012 roku. Utwór y Gwiazdy. Dlatego lecę dziś nad miastem jak ptak. Wysoko tak, wolny jak nigdy wcześniej. Zostawiam wam ziemskie więzienie i strach. Niesie mnie wiatr, ale być jedną z gwiazd nie chcę. I tam jeszcze było marzył, marzył, mi się, marzył mi się świat świat, w którym znikną ludzie. Mhm. Albo piosenka: mi, muzyka miłość przyjaźń. Liczy się muzyka miłość przyjaźń. Życie jest chwilą i mija w trymiga. Zanim się kapniesz, bracie, będzie już czas się zawijać. Od razu mi się chce powiedzieć, wybija bit mi rytmi i wie, gdzie wszyscy biegną, nie potrzeba willi mi, by być szczęśliwy serio. Mm -hmm. Kiedy czytam to na zwolnieniu, od, od razu mi się rzuca, wiesz, bit. Automat, no tak, 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 tak. I faktycznie widać, widać tą przemianę, chociaż Zeus nie żyje, tam dobór tych słów był taki naprawdę... Mm. Mm, no, tak jak trochę z wierszy czasem, nawet mhm. Nawet ten sposób pisania, to jak często gdzieś akcentowałeś, jak padała mhm. gdzieś sylaba, że to wszystko było takie bardzo dźwięczne. Dzisiaj jest wprost. Lubić ludzi. Łatwo lubić ludzi jak ty. Dużo trudniej jak ty lubić ludzi. Uśmiech twój, pamiętam jak dziś. Pomóż mi taki w sobie wzbudzić. Zawsze dziwiło mnie, że dziadek w ludziach coś widzi. Mhm. Znowu o tych ludziach. Mhm. No, ty, no bo funkcjonuje wśród właśnie, ludzi. Ale nie? jakby ludzie sprawili, że traciłeś, straciłeś wiarę w. Ludzie cię uczą świata nie? Mhm. przecież, mhm. więc e, ludzie są różni e, i tak naprawdę jedyna rzecz jaką możesz zrobić to jest praca nad sobą, choć też nie wiem w jakim stopniu jesteś w stanie nad sobą pracować. Im, do, im dalej w las, im e, więcej I... jakby badam siebie, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że więcej we mnie jest obserwatora, który widzi proces, który można nazwać Kamilem, mhm. niż tego y, Kamila, który ma dużą taką moc, moc sprawczą. To takie paradoksalne jest, ale mhm. y, więc. Y, to, co robią inni, już abstrahuję od jakiejś kwestii, nie wiem, projektowania e, sobie rzeczywistości, bo też e, są różne dyskusje w świecie duchowym, połączonym z fizyką kwantową, ile my mamy wpływu na rzeczywistość. E, wiesz, tam foton obserwowany inaczej się zachowuje, bla, bla. E, to tak naprawdę nie masz wpływu na innych, ale na swoje reakcje. Nad tym, wydaje mi się, możesz pracować. I to jest właśnie to, że ja całe życie próbuję po pierwsze zrozumieć, Kim jestem? To jest rzecz, która mnie intryguje od kiedy byłem dzieckiem. Nie? Jedna z pierwszych ekip rapowych moich nazywała się, jak miałem 14 czy 15 lat, w poszukiwaniu siebie. Od tego się wziął tytuł albumu. I to jest dla mnie główna rzecz. Muzyka jest moją pasją, ona pozwala mi się wyrażać to jest jakieś duchowe przeżycie w ogóle ale ja cały czas badam chcę zrozumieć, kim jestem, kto patrzy, kto tutaj funkcjonuje nie? i to jest dla mnie najbardziej frapujące. I, I człowiek zazwyczaj ma tendencję do tego, żeby zrzucać na innych odpowiedzialność, winić. Ten jest taki, tamten jest taki. Ale im bardziej to badasz, tym bardziej e, zaczynam rozumieć, że troszeczkę dystansu nabierać do, do różnych sytuacji i widzieć, że to jest tylko to, co ja widzę. To są tylko moje reakcje, to we mnie zachodzi reakcja. Ktoś coś zrobił. Mhm. Ale ty w pewnym stopniu możesz wybrać reakcję. No bo to, ten utwór, Lubić ludzi, który dotyczy mojego dziadka, to jest to, co, co powiedziałeś, że nie mogłem zrozumieć, co dziadek w, czemu dziadek w ludziach coś widzi. Mhm. On widzi coś innego niż ja, my patrzymy na te same rzeczy, mhm. ale on ewidentnie widzi coś innego, bo jego reakcje są inne. A on przeżył takie, wiesz, no bardzo mocne wydarzenia, że mnie to szokowało, nie? Mhm. I to jest też pytanie takie, które on we mnie jakby nieświadomie zasiał, jak to zrobić, żeby tak reagować na ludzi, nie? Mm -hmm. Ja zawsze się, wiesz, szarpałem i tam do nich, o, dlaczego taki niedobry no, no, no. jesteś? Okej, okay, ale dziadek tutaj był jakby takim przykładem tego, że żeby inaczej myśleć. On żeby... był w ogóle wyluzowany, on był mm -hmm. otwarty na ludzi, uśmiechnięty, ale naprawdę nie tak, że, że jego życie to była pasmo po prostu... Sielanka. Śiel... Tak, mm -hmm. dokładnie, to nie była ślanka. ale on jakoś to w ogóle przyjmował mm -hmm. tak, wiesz, ze spokojem. A dużo właśnie mówię, że dziadku, no myślę, że w ogóle moi dziadkowie byli dla mnie dużą inspiracją, wiesz. Z jednym dziadkiem jeździłem w trasę, jak byłem dzieciakiem, w tej szoferce Awi i po prostu siedziałem mhm. taki mały. Drugi dziadek, o którym jest utwór lubić ludzi też mnie bardzo inspirował i ten jego spokój był dla mnie jakiś fascynujący, bo ja byłem właśnie takim znerwicowanym małolatem, mhm. gdzieś tam tłumiącym w sobie emocje, więc. No, to są takie żywe przykłady, niewyidealizowani gdzieś idole albo ktoś coach, mhm. którego zobaczyłeś na YouTube, tylko widziałeś tego człowieka w realnych sytuacjach i. I przeżywałeś kurde, te sytuacje. Tak. I to było dla mnie szokujące. No jak tak można widzieć rzeczywistość? Ja widzę ją inaczej, jak mhm. to jest? Nie? Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zdecydowanie. Zawsze tak, zawsze tak było i pewnie jest, i będzie. Tak. Ale, ale fajnie, że, że, że jakby rozpatrujesz różne. Różne wiesz, sytuacje, mm -hmm. rozpatrujesz, że nie wszystko jest czarne i białe, tylko starasz się też zobaczyć coś pomiędzy. Im więcej tego badam, tym bardziej zaczynam widzieć po prostu, że świat wygląda zupełnie inaczej, niż kiedyś sobie mm -hmm. wyobrażałem. I coraz mniej zrzucam odpowiedzialności na innych, ale też paradoksalnie, nie tak dużo wymagam od siebie, to znaczy wymagam do pewnego momentu, ale też staram się sobie dawać ulgę i trochę mieć więcej mhm. dla siebie wyrozumiałości, Tego też kiedyś nie umiałem. Okay. I po prostu okej, okay, dałeś ile ile mogłeś, to już teraz, już poza twoją kontrolą. Tak. Ale wydaje mi się, że to takie masz, masz stanowisko i do życia i do myślenia o, o funkcjonowaniu naprawdę wyjątkowe, bo coraz mniej jest ludzi, którzy próbują się zrozumieć innych, zrozumieć świat inaczej niż tylko z Własnej percepcji z tego mhm. swojego tylko czubka nosa i patrzenia po swojemu. Ty gdzieś jakby wychodzisz. i stąd, Mam tyle wrażenie, że stąd może ta branża trochę trzymać cię z daleka, bo i, ty, ty jesteś zupełnie inny niż ci wszyscy mainstreamowi mhm. artyści, którzy wiesz, robią wielki przebój i oddają, żeby wiesz, tam mamona się zgadzała. Mhm. A ty mam wrażenie, że już od samego początku mówisz o tym, że te pieniądze to, to nie, że nie robisz muzyki dla pieniędzy, że, że odchodzisz od tego, pomimo tego, że masz świadomo wytwórnię, które nazywa się pierwszy milion, i pada tam milion. Tak, ale to zawsze była metafora jakby potencjału w człowieku, mhm. nie? Mhm. Y ale wiesz, no jak, jakby. Chciałbym żyć tak, żeby móc wydawać muzykę, która mnie satysfakcjonuje, bo tylko tak jestem w mhm. stanie wydawać muzykę i żeby ona y, przynosiła mi pieniądze y, na tyle satysfakcjonujące, żebym mógł spokojnie sobie żyć. Mhm. Nie? Ja nie, nie wydaje mi się, żebym miał gigantyczne potrzeby. Wszystko gdzieś kręci się wokół mojej muzyki e, i nie wiem, no, nie kupuję sobie jakichś nie wiadomo jakich drogich auta, a raczej kupuję sobie sprzęty do robienia muzyki, mhm, i to wszystko tak. się wokół tego kręci. E, natomiast też y, wiesz, ja, ja też zrozumiałem, że ja nie jestem konsekwentny stylistycznie, po prostu nie potrafię, i to mhm. też jest element. Tego artyzmu, który zrozumiałem i zaakceptowałem w sobie, że ciężko, żeby yy, nie wiem, branża była wobec mnie wciąż obdarzała mnie jakim, jakąś estymą, jakąś miłością, skoro ja nie jestem w stanie zaproponować im nic kon, kon, konkretnego. To znaczy, mm -hmm. wiesz, to jakbyś chodził do piekarni, jednego dnia poszedł po chleb, zasmakował ci sklep, przychodzi, przychodzisz drugiego yy, dnia, a tam są pomarańcze, mm -hmm. nie? No ja tak funkcjonuję artystycznie. Mm -hmm. nie? Jedyne co mogę zaoferować, bo uważam, że jest jednak w mojej twórczości taki sztywny kręgosłup, to jest to, co powiedziałeś, szczerość i mm -hmm. emocjonalność. Ja naprawdę mówię o moich przeżyciach albo o jakichś tam wokół mnie mm -hmm. rzeczach. I naprawdę staram się to przekazać w muzyce, natomiast to, że w ogóle są ze mną jacyś słuchacze od lat konsekwentnie, to jest dla mnie zadziwiające, bo muszą się odnaleźć w tych wszystkich moich dziwnych podróżach, wiesz. Ale zawsze jest ten element spój, spójny twoich płyt, że wiadomo, że może bawisz się i, i płyta z 2015 roku, była tam jakby, pobawiłeś się trochę formą mhm. i przekazem, mhm. a przez Zeus Nie Żyje, czy, czy chociażby nawet ten album, też już jakby podąża i mam cały czas to Zahacza się o hip-hop. Nie można powiedzieć, że zrobiłeś album popowy, bo nigdy to się nie wydarzyło. Wiesz, ja rapuję, jeszcze, więc, 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 jakby, no więc to jest zawsze element spójny i wydaje mi się, że to się nie zmieni, bo ja bardzo lubię tą formę. Mm -hmm. Ja w ogóle ko kocham kulturę hip-hop. Ona na mnie bardzo mocno wpłynęła i wydaje mi się, że zawsze już we mnie będzie. Mm -hmm. e no ale ja mówię, że te płyty są od Sasa do lasa. No. Ale to jest też trochę związane z tym, że ja nie miałem świadomości muzycznej. Ja mm -hmm. nie byłem wykształconym muzykiem, więc jak ja. Rozwijałem się muzycznie, to ja chciałem zrobić wszystko, bo po prostu co chwilę otwierały się nowe drzwi, mm -hmm. nowe możliwości. Wiesz, jeżeli przed chwilą e, e, już nauczyłem się robić bumba w stylu powiedzmy takich artystów, których podziwiałem, jak PMD na mm -hmm. przykład, ale ja kiedyś słuchałem abby, to wiesz, no, jako dzieciak Michael <laughs> Jackson, Queen? ABBA, wszystkiego słuchałem, nie, więc po prostu. Yy, to też mnie, hmm. yy, tak, tak, Dancing Queen, <laughs> Dancing Queen uwielbiam, no, więc, yy, więc po prostu nagle chciałem zrobić utwór w stylu idealnie niedoskonały, który hmm. ma się nijak do bumbapu. No i jak teraz ten fan, turysta no hip-hopowy ma się w tym odnaleźć? No nie dziwne, że go to odrzuca, nie? Więc to jest też fair układ. Ja też rozumiem, że... Yy, no, no jak ci ludzie mają się w tym odnaleźć? Z kolei powiem ci, że też y, troszeczkę zacząłem inaczej podchodzić do tych artystów. Powiedziałeś, że tam ludzie robią coś dla mamony i tak dalej, mm -hmm. nie? To jest znowu ta projekcja. Ja też oczywiście tak, tak sobie czasem myślę, ale w sumie to, co ja wiem, co ci ludzie przeżywają i co oni czują, nie? Yy, Może nie taki jest pojęcia, ich teraz, nie? Ja nie? Ja nie wiem, co oni myślą. Mm -hmm. Zresztą wszyscy jesteśmy, ja uważam, że jesteśmy wszyscy w jednym takim e, akwarium. I to wszyscy jesteśmy mhm. połączeni i wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, dla każdego jest w tym miejsce e, chociażby po to, żeby pokazać, że tu jest ciemno, a tu jest jasno, nie? bo jakby nie było światła, to nie byłoby też, wiesz, tej, tak, tak, tak. tego dualizmu, więc wydaje mi się, że to wszystko ma swoje miejsce. Nie? Mhm. Ale powiedziałeś właśnie o tym, że jak gdzieś odnośnie szufladkowania i odnośnie jakby nawiązania do pytania o branżę, to jak ty dziś oceniasz sytuację hip-hopu w Polsce? Bo, bo powiedziałeś o, 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 o swoim, ale jakby mm -hmm. na, na scenie hip-hopowej pojawia się dużo dobrego i dużo złego. No i, i często te złe, może, może, może złe, może to nie jest mm -hmm. to słowo, często to, które nie jest tym nurtem głównym, mm -hmm. zostaje na przykład nagradzane przez branżę. Mm -hmm. No i jaki ty masz i jak ty myślisz dziś o branży, o, o rynku w ogóle muzyki hip-hopowej? No właśnie ja mam się nijak do rynku, to znaczy. Yy, tak jak powiedziałem, yy, nawet nie z niechęcią, tylko właśnie dlatego, że ja nie jestem w stanie zaproponować niczego konsekwentnego. Ja nie wiem, co będzie za moment, mm. mam jakieś pomysły, ale, ale to czas pokaże. Yy, jedyna rzecz, która mnie irytuje, ale też nie wiem, czy to, ale o tym jest na przykład twór Holkar, to że rzeczy, yy, które nie są pewnymi rzeczami, zaczęło się nazywać w pewien sposób, czyli Hip-hopem, rapem nazywa się coś, co już kompletnie tym rapem nie jest, no bo rap to jest melorecytacja i ma mhm. swoje korzenie. To jest konkretnie gdzieś tam określone, wymyślone. Nie, oczywiście wiadomo, muzyka, te granice są płynne. Ten rap z lat 70. różni się od tego z 95. Mhm. roku i z 2000. Okej. Okay. Natomiast jeżeli już wszędzie jest tylko melodia i nie ma tam już w ogóle melorecytacji, no to uważam, że to już nie jest rap. Mhm. A najczęściej teraz następuje takie jakby pomieszanie, że brakuje tych y, troszeczkę, tych ram. I to jest jedna rzecz, która wydaje mi się dużym nieporozumieniem. No, bo, no to nazwijmy wszystko. Def metalową płytę nazwijmy rapem, no bo w zasadzie no, jakie tak. to ma znaczenie? Nie? Mm -hmm. Tylko, że te kategorie wymyśliliśmy po to, żeby się łatwiej w rzeczywistości odnajdywać. Jeżeli to jest krowa i umówiliśmy się, że to jest krowa, no to jeżeli postawimy tu kamień, to nie nazywajmy tego krową, bo po prostu jest to nieporozumienie. I to jest jedna rzecz, jaką mam, wiesz, do zarzucenia. Mm -hmm. Ale poza tym. Y Jestem ogromnie wdzięczny, że udało nam się zbudować w, od 2012, potem w 2015 otworzyliśmy swój sklep, jeżeli dobrze pamiętam. E, to co mi się marzyło, czyli patrząc na wykonawców z zagranicy, Atmosphere, e, TechNine, e, czyli mieć swojego słuchacza, który przychodzi do Ciebie po Twoją mhm. muzykę, to jest rzecz nie do przecenienia i to jest coś niesamowitego ja bardzo chętnie będę sobie funkcjonował w swoim nurcie. Robiąc to, co ja lubię i przyjdą do mnie ci ludzie, którzy będą chcieli do mnie przyjść i coś wezmą. E, mam nadzieję, że zapłacą, jak wezmą, <głos> <głos> i będą się tym cieszyć i będzie super. Nie, mm. nie czuję potrzeby odnajdywania się w branży e, i przebywania. I, I też komentowania tego no, oceniania. Bo wiesz to się też. Wiesz co, tak dużo jest już żarcia się kłótni o to, co wiesz, ludzie się wszystko teraz szarpią mm -hmm. jest. Już trochę za dużo tego, okay. nie? W sensie, cieszmy się. Jak ktoś się cieszy tym, to niech się cieszy i super, mm -hmm. nie? Czyli pytanie o to, jak oceniasz wybór na przykład na popkillerach Raperki Roku nie chcesz się do tego odnosić? Ja nawet nie wiem, kto, kto Bambi. był wybrany. Kto? Bambi. To słyszałem chyba za dwa single, ale to mi się wydaje, że ona rapuje jednak, bo to co słyszałem, chyba że się mylę, to był rap. W sensie, melorecytacja, nie? Mhm. Wiesz, ja jestem e, może. A jedna... jak dla Was się kojarzysz? E, jasne. Okay. No i no jak... ona też rapuje. Okay. Tak, tylko Czyli, czy... e, tak, tak. Czyli to jest dla Ciebie okej. Okay. Tylko na takiej muzyce houseowej. Jest to mhm. dla mnie ok, jeżeli okay. komuś to przynosi wiesz, radość, bo mhm. to jest rap. Nie oczyniamy. Na, Rady, na przykład ryfa, No to jest Święty. rap już no taki właśnie. korzenny chyba, tak, w stylu no. lat 90. Mhm. E, no tylko wiesz, no to nagrody, to wszystko, to są wszystko, wiesz, takie mrugnięcia okiem. Okay. No bo na to zawsze wpływa to, co się ludziom podoba jakoś tak szerzej, tak? chyba że to są jakieś niszowe nagrody podziemne, no ale zazwyczaj te nagrody są przyznawane tak mainstreamowo, nawet jeżeli one są w środowisku hip-hopowym, mm -hmm. no to te popkillery to też już jest chyba taka mocna impreza, no nie? tak, już mocno, tak. Już no z galą więc wiesz. spoko, w porządku, nie? Nie mam z tym problemu mm -hmm. żadnego, nie. Ale fa fajnie byłoby mieć nagrodę na półce? Nie. Nie. Znaczy wiesz co, nie to, to jest pejoratywne, jest mi to obojętne. Okay. Ja w ogóle na przykład u mnie w domu nie ma moich płyt złotych, mm -hmm. są u moich rodziców w domu. Bo to mnie też jakoś wywierało na nam jakąś presję, wydawało. To wydaje ci się, że. Jeżeli nie dojdziesz do tego pułapu później, to że zrobiłeś coś źle. A to tam nie ma znaku równości. To po prostu był czas, kiedy się zazębiły pewne elementy, planety się ułożyły i ty dostałeś złotą płytę. A potem możesz zrobić o wiele lepsze artystycznie rzeczy, a to po prostu nie wsiadło i tyle. I to wiesz, to, to, nie, to nie ma żadnej wartości, bo to po prostu jest... Tak jakbyś wygrał w lotto i powiesił sobie, wiesz, ten, ten kupon, i fajnie, że to wygrałeś, przeżyłeś, to jest fajna pamiątka, ale to nie jest żaden wyznacznik. To nie znaczy, że ty kiedykolwiek jeszcze wygrasz w tym lotu, to no tak, nie? To prawda. Tak, tak, podchodzę do mhm. tego. A to jeszcze w ramach pointy do tego, co teraz rozmawiamy, to przytoczę piosenkę, tekst piosenki Wrócimy Silniejsi. Um, przytoczę też fragment, który może trochę mniej nawiązuje do tego, o czym porozmawialiśmy, ale po prostu nie będzie ta całość. Ten track, w którym mam o dziadku wers, tak live puzzle robi z naszych serc. Wydałem w końcu to LP. Trasę wypisałem, wpisałem w grafik, po czym zamknęli mi branżę i szlak zarobek trafił. Jutro wrócimy silniejsi, tylko doda nam charakteru parę blizn i szram. Wrócimy mądrzejsi o te parę lat, o te lekcji, które dał nam świat. Nie jestem typem biznesmena, jak Basiajo i Gan. Na wiki o monetach odbierają mi fan. Label miał mnie sprzedać, wolał kopa mi w zad. Za usunięcie z fanpage'a posta można i tak. I jeszcze na koniec. Ja już umiałem złożyć klip, zaprojektować... TIS, ogarnąć koncert, fokus na progres. Nie chciałem skończyć pod mostem. No właśnie. Mm. I to jest. To, pokaz... to jest pierwszy milion. Musisz zdać no bo... sobie sprawę, że jest potencjał w tobie i do przodu. Mm -hmm. Mm -hmm. No właśnie, ale powiedziałem że o tej Mamonie. Myślisz, że to, to myślenie o tym, że robię coś, bo, bo mam wrażenie, że ty muzykę traktujesz i też o tym mówisz, że muzyka to jest pasja. Potem muzyka to jest praca. Mm -hmm. Ale przede wszystkim muzyka to jest pasja. To jak mówisz o, o tych płytach, że, że nie ma ich w domu, że inwestujesz pieniądze w sprzęt, żeby się rozwijać, mm -hmm. żeby po prostu robić lepszą muzę. I czy ta Mamona, która... Cały czas przyświeca i to tak wygląda ten świat, że ludzie robią coś, żeby po prostu im się zgadzało na koncie i potem po prostu albo odcinają kupony, albo po prostu znikają i kupują sobie gdzieś na Barbadosie domek mhm. i, i tak żyją. I może to jest, wiesz, czyjś cel. Muszę zgooglować dzisiaj domu na Barbadosie. Ale, wiesz, bardzo dużo mam, którzy, zakładam, że ludzie, którzy zobaczą ten wywiad, to oczywiście będą twoi fani, ale też mam dużo ludzi, którzy są młodymi artystami, którzy są na początku i którzy często myślą to, jak im gdzieś ten i starsi koledzy mądrzejsi rzekomo e, mówią, jak funkcjonować, ale z perspektywy twojej, e, artysty, ale też człowieka, który, o czym też tutaj rapujesz, o czym też mówisz, o tym, że znasz trochę to, e, ten rynek z drugiej strony, bo potrafiłeś e, zaplanować swoją trasę, jesteś też e, jakby, mogę powiedzieć, takim projekt menadżerem w, w pierwszy milion, więc jakby myślisz też o tym inaczej. I czy... Niech może to wybrzmi raz no dobrze, czy te pieniądze naprawdę zabijają tą kreatywność i zabijają tą autentyczność. To myślenie o tym, że muszę coś wydać i żeby tam 500 zł wpłynęło na koncie, bo niech w streamie tak słuchają i żeby tam się zgadzała kasa za trzy miesiące. Czy to czy warto jakby postawić tutaj kreskę i oddzielić to? Mam wrażenie, że ty to zrobiłeś. Wiesz co, to ja powiem, <laughs> może cię to zaskoczy, że uważam, że relacje z pienią pieniądze są tylko symbolem. I. Yy, Układanie sobie relacji takiej z pieniędzmi niezdrowej, bo ta relacja, o której ja mówię, jest też w pewnym stopniu toksyczna, niezdrowa. To jest, to jest tylko pieniądz, to mm -hmm. jest umowa nasza. Nie? Eee, warto to wszystko sobie uporządkować, to znaczy wiedzieć, że na przykład jesteś twórcą i dla Ciebie ta satysfakcja jest, co jest zawsze coś bierzesz i coś dajesz. Ja biorę satysfakcję, to jest pierwsza rzecz. Ja czuję spełnienie, jak robię muzykę, jak robię 100 mm -hmm. bitów, z których dwa wejdą na album. E, ale tutaj nie ma e, takiej twardej kreski, która oddziela, e, wiesz, relacje z pieniędzmi. Niektórzy ludzie potrafią e, bardzo, wydaje mi się, bo to też nie wiem, co oni widzą i co oni czują, bardzo e, pomyśleć o tworzeniu produktu, i to faktycznie przyniesie im pieniądze i to też jest sztuka. To jest rzecz, która jest dla mnie niedostępna. Ja, ja nie potrafię tak. I to nie jest, to nie świadczy o mnie źle, to nie świadczy o mnie dobrze. To mm -hmm. po prostu jest pewien dar. Nie? Niektórzy ludzie potrafią pewne rzeczy. Ja też bym tego nie wartościował. Uważam, że takie. Wiesz, ja nie chciałbym też, żeby, żeby był jakiś wizerunek, że artysta musi być jakiś. Cierpiący. Albo zarobiony, wiesz, mhm. jakikolwiek. To jest po prostu człowiek, który coś tam dostał akurat takiego. Nie, tak jak ktoś dostał dwa metry wzrostu. Mhm. To ten dostał umiejętność robienia utworów. To nie jest nic wyjątkowego, jednocześnie jest wyjątkowe, tak jak każdy jest wyjątkowy. I ta relacja z pieniędzmi, to jest rzecz, która nie powinna być tak kontrowersyjna. To też trzeba ćwiczyć, trzeba uczyć się, ja się tego uczę. Bardziej rozmawiać o tych pieniądzach, to znaczy wiesz, nie żeby to się stało dla mnie priorytet, bo to nie jest, bo dla mnie to jest po prostu symbol. Dla mnie są inne rzeczy, to, to znika po prostu, mm -hmm. nie. Ale jeżeli chcę zadbać o swoją rodzinę, jeżeli chcę, żeby o, y, był komfort, żebyśmy mieli gdzie mieszkać, co zjeść, no to musisz mieć te pieniądze, bo tak po prostu to funkcjonuje. To jest po prostu jedna z wielu rzeczy, musimy się odnaleźć w rzeczywistości. Musisz coś zjeść, musisz, wiesz, się no gdzieś tak, przespać tak, tak. To jakieś podstawowe, do, dobre, dobra podstawowe, nie? I te, te wszystkie, które musisz mieć, żeby. Tak, to, to być. jest po prostu element rzeczywistości. Nie ma co tego robić z tego nie wiadomo czego i nie ma co Ale robić zawsze, z tego. Ale zawsze problemu, to jest temat, jak powiedziałeś, kontrowersyjny i wydaje mi się, że często w młodych głowach może wydawać się być najistotniejsze. I, i myślę sobie, że przeszedłeś pewną drogę i jesteś w zupełnie innym. Punkcie. I też jak przytaczasz fragment o tej wytwórni, która wolała Cię kopnąć w zad wtedy, niż tam sprzedać twój, twój album i Ty po latach cieszysz się, że tak się stało? Cieszę się. Ja Cieszę też się. rozumiem. E, dlatego też z jednej strony e, czułem wtedy złość, mhm. e, a z drugiej strony teraz patrzę, że gdyby to się nie stało, tak jak w tym, w tym utworze rapuję, to nigdy nie zdobyłbym się na odwagę pójścia na yy, po prostu do przodu samemu mm. nie? stworzenia swojej wytwórni, więc to był prezent. I tak naprawdę większość rzeczy w naszym życiu, dopóki żyjemy, nawet tych y, takich trudnych czasem, ja nie mówię o naprawdę ekstremalnych przypadkach, bo są rzeczy, z których się po prostu nie wychodzi, ale często te przeszkody y, po czasie potrafimy spojrzeć na nie zupełnie inaczej i one nam dodają odwagi i dają nam kopa. To jest taki, wiesz, wy, dasz sobie radę i już mhm. cię wypycha to życie, mhm. nie? Ktoś może jakby celowo chcieć ci zaszkodzić, ale ty naprawdę często jesteś w stanie y zmienić perspektywę, spojrzenie na to i, i możesz coś z tego wyciągnąć. To jak aikido, po prostu przejąć tą energię jakoś na swoją stronę, to wykręcić. A co do tych jeszcze młodych artystów, czy oni tam y zarabiania takich dużych mhm. kwot, niech to przeżyją. Niech każdy przeżyje to. To jest, wiesz, te, te, życie tak jak Czas na mnie album e, o tym mówi, ucieka błyskawicznie. Doświadczajmy, przeżywajmy, zarób sobie ze Spotify'a czy z czegoś tam Milion. Zobacz, czy to cię satysfakcjonuje, zobacz, jakie to jest uczucie. Kup sobie na Barbados e, dom, Szołek. bądź tam, po, zastanów się, doświadcz tego, czy to jest faktycznie to. Może to jest dla ciebie to, może to ci da spełnienie. E, Bawmy się tą rzeczywistością, nie? Dlaczego tego nie doświadczać wszystkiego? Mhm. Tak, to prawda. I jak w piosence, nie zapomnijmy nie zapomnimy dni, byliśmy młodzi, a świat tak nowy jak my dopiero się rodził. Może emocji zalewało nasze serca i głowy. Jak pogodzić się z tym, że minęło już dni, kiedy byliśmy młodzi? Mhm. Po prostu, nie? I że faktycznie to, to przemijanie, ale z drugiej strony często wracamy do tego, co było. Ale trzeba w końcu się pogodzić z tym, że to już nie wróci, że, to że był idziemy tylko teraz moment, to tylko moment. I to też wiesz, super. Wspomnienia są piękną rzeczą. Ja jestem bardzo taki e, nostalgiczny, ale wiesz, e, to czasami odwraca też uwagę, jak się gdzieś zakleszczysz w przeszłości albo w przyszłości, bo tak też można mm -hmm. wiecznie gdzieś tam gonić, e, no to tracisz to, co naprawdę jest. Jedyny moment, który jest, czyli ten teraz. E, i naprawdę, jak, jak troszeczkę ten umysł się sprowadzi do tego momentu obecnego, to można przeżyć rzeczywistość zupełnie innej jakości, niż jak tak ci mm -hmm. ucieka tak. gdzieś ta myśl. Ja. Tak, ale w ogóle też to jest też niesamowite, jak napisałem do ciebie odnośnie wywiadu na, na twojego maila, który tam miałeś i ja myślałem, że jakiś management odpowie, a ja byłem jakby pełen podziwu, że to ty odpisujesz, że ja się zwracam bezpośrednio do ciebie mm -hmm. i że to ty umawiałeś sobie wywiad. To też jest fajne, że ty myślisz też o tym, gdzie pójdziesz. No, sprawdziłeś co ja robię? Dałeś znać, że fajnie, że chętnie po, porozmawiasz. Mhm. I to też jest rzadko spotykane. Ja wiesz, pisałem, że zapraszam Zeusa, na, a nagle mi Kamil odpowiada. Wiesz o co chodzi. Wiesz, mamy taki firewall, który też mi pozwala, bo ja z racji tego, e, jak się ukształtowałem, że tak powiem, psychicznie, czułem przez wiele lat. Że ja muszę odpowiadać, ja starałem się bardzo y, trzymać bliski kontakt mm. ze słuchaczami. Zawsze byłem po koncertach, odpisywałem na wszystkie wiadomości, tylko wiesz, to tak, tak rosło, że w pewnym, w pewnym momencie stało się to niewykonalne, bo po prostu skala była mm -hmm. gigantyczna, ale spowodowało to u mnie ogromne wyrzuty sumienia, że ja zawaliłem. No bo ja generalnie jestem mistrzem obwiniania siebie, może teraz mniej ostatnio, ale, ale przez większość mojego życia tak właśnie było. No, i musiałem sobie zrobić rok takiego resetu w ogóle od social mediów, i dlatego też u nas jest taka automatyczna też informacja na, na wielu profilach od wytwórni, bo na wiele rzeczy po prostu nie mogę tracić czasu, nie mogę przeznaczyć czasu. Może tak, nie? Bo. Też zadałem sobie pytanie, co jest tak naprawdę dla mnie najważniejsze i co ja muszę robić. Wiesz, ludzie nie, nie cenią mnie za to, że ja odpisuję na wiadomości. To, to może być fajny bonus, mm -hmm. ale jakby ja muszę robić muzę. To mnie najbardziej satysfakcjonuje i też ludziom to najwięcej daje. Wszyscy, jakby z tego biorą mm -hmm, najwięcej, tak. nie? Więc na tym się muszę I że skupić. Zeus ze, 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 to przede wszystkim dla nich muzyka. Tak, hmm. dla mnie hmm. też. No nie? I, I bardzo mi brakuje, jeżeli nie tworzę muzy, więc muszę się na tym skupić. Ale wiesz, ja też z całkiem sporej ilości wywiadów odmów odmawiam, e, bo po prostu e, pe, to też jest złożony proces, ale są duże portale, którym zdarzyło mi się odmówić, bo po prostu uważałem, że nie chcę tam być. Być może to też błąd, może, może to też powinno się we mnie zmienić. Ja też jestem procesem, cały czas się we mnie pewne rzeczy przepracowywują, nie? Ale na przykład, ja nie jestem zwolennikiem, wiesz, clickbaitowych takich nagłówków, takich bazujących na najniższych wiesz. Uważam, że jest to forma oszustwa, która po prostu jest nieusankcjonowana jeszcze mm -hmm. i nieraz je złapałem na takie nagłówki na dużych portalach informacyjnych i uważałem to za <laughs> oszustwo. No więc też na siłę jakby um, troszeczkę unikam po prostu takich mediów, okay. nie? Jeżeli zoba zobaczyłem u ciebie naprawdę fajne treści i fajną y, energię, że tak powiem poczułem, no to chciałem tutaj no, być. Super I, ba i bardzo dziękuję. Cieszę się, że tutaj jesteś. Mam jeszcze jedno pytanie i potem jeszcze przejdziemy do, do dwóch takich, co dalej. Jedno pytanie, bo bardzo dużo jest na, na tej płycie o tym, o, o pandemii, o tych trudnych czasach. Na początku o tym powiedziałem, że, że opowiadasz o tych złych momentach, które się wydarzyły, na które trochę jesteś zły, ale czy był taki moment, bo mam właśnie wrażenie, że w piosence wrócimy silniejsi, pomimo tego, że w tym tytule kryje się nadzieja, ale jest ta opowieść taka bardzo złożona o mhm. tym, o tej pandemii, o tym, jak wtedy wyglądała twoja rzeczywistość. I czy był w twoim był wtedy, w tym momencie, w Twoim życiu coś takiego, że Ty pomyślałeś o tym, że. Albo właściwie ważyły się losy tego, czy Ty wrócisz? Czy, czy mogłeś wtedy zadać sobie pytanie, czy będę albo nie będę? A muzycznie? Tak. Nie, czy, nie. Czy, czy, czy nie? To Cię, to cię nie, 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 nie zabiło. Bo śpiewałeś też tam o, o, o środkach, które mhm. pływały z konta i że pomimo tak. wszystko była pandemia, postanowiłeś wesprzeć y, tam y, lekarze. I jakby opowiadasz też tą historię mm -hmm. i mam wrażenie, że ta pandemia wiele, jakby trochę zweryfikowała rzeczywistość i bardzo dużo artystów po prostu już po mm. pandemii nie ma, już... już tak, nie... ale wiesz to, czy ktoś jest... ...medialnie obecny, a to czy tworzy, to, to są dwie różne rzeczy, okay. nie? Ja też przez ten czas miałem blokadę wydawniczą, ale ja pisałem utwory, nie? I robiłem bity, więc... Czyli mi, nic Cię nie zatrzyma? Nie ma szans? To nawet nie chodzi o to... Myślę, że niewiele rzeczy może mnie teraz już zatrzymać, aczkolwiek życie i czas weryfikują wszystko, nie? Więc tak się też może stać, ale... Yy, to jest pasja... Tworzenie muzyki to jest pasja mojego życia i po prostu... No, nie wiem, bez sensem byłoby, wiesz, tracenie tego, mm -hmm. bo po prostu to jest coś, co sprawia mi przyjemność, wiesz. Niektórzy lubią łowić ryby, ja lubię mm. robić bity. I, I po co miałbym z tego rezygnować, okay. jeżeli, wiesz, straciłbym cały. Ja robiłem na naprawdę takim minimalistycznym setupie kiedyś. miałem, Zresztą o tym też jest chyba zarapowane na płycie. E, więc dopóki coś mogę stworzyć, to, to pewnie będę to robił, bo to jest super, to jest zabawa, nie? Mm -hmm. No właśnie, ale czyli po prostu rozumiem, że. że Bardziej ten ból, który opisałeś. I powiedziałeś w jednym z wywiadów kiedyś, że, że ból jest świetnym nauczycielem. Mhm. Użyłeś takiego mhm. określenia. I czy ten ból jest dla ciebie inspirujący, bo, bo tego bólu jest bardzo dużo? Wszystko jest dla mnie inspirujące. Ból też, yy, radość też. Yy. Dobrze jest umieć spojrzeć, jak przetransformować ten ból, mhm. bo człowiek ma też tendencję do takiego taplania się w swoim cierpieniu. Nie? Jeżeli nic z tego nie wychodzi mhm. i, i nie. Ja, na przykład, doszedłem do wniosku, że muszę mniej gadać, a więcej nagrywać. To znaczy, starać się więcej przekuwać w teksty, jeżeli coś mnie denerwuje. Na przykład Uczyki jest takim utworem, gdzie swoje frustracje przelałem w tekst i super, jestem z tego zadowolony, bo, bo to jest kreatywne. Czyli to jest przekuwanie właśnie złości i takich, takich emocji w coś, co nawet innym też może dać wyraz ich, wiesz, opiniom, bo też gdzieś takie dostawałem wiadomości, że myślałem, że jestem sam, że tylko ja tak myślę, nie? Więc wiesz, mm -hmm. więc, więc spoko. No. Nie toplajmy się w tym bólu, ale spróbujmy to przekuć jakoś. Mm -hmm. nie? A właśnie mm, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo wydałeś w 2015 roku album i tam był singiel, który nazywał się Będziemy Dziećmi. I jak sprawdziłem mm -hmm. e, liczbę wyświetleń nawet na YouTube tego utworu, to było 37 milionów. Jak, jak ten numer wpłynął na twoją karierę? E, niesamowicie. Bo jakby oprócz kwestii finansowych, bo ten utwór cały czas zarabia. Mhm. Dostaje co miesiąc pieniądze za ten utwór. E, super. Ale on też, jakby właśnie to był jeden z elementów, który odciął mnie od tego środowiska czy słuchaczy hip-hopowych. Mhm. Oni się obrazili jakby. Co też, tak jak powiedziałem, ci wcześniej, jest dla mnie w pełni zrozumiałe. Ja tego nie robiłem e, z wyrachowania. Myślę, że z wyrachowania potrafiłbym nie wydać tego utworu, bo to było po prostu. Bez sensu, biorąc pod uwagę, jak wtedy wyglądał rynek i czego oczekiwano mhm. ode mnie. Ale ja tak czułem, to jest właśnie ten element y, twórczości artystycznej, czyli robisz coś i w ogóle nie myślisz o tym, nie? Przy tej płycie, na przykład, tak było z utworem Kamil West, gdzie ja po prostu to jest uczucie, jakby ktoś cię kierował, wszystko się układa, po prostu wszystko wskakuje na swoje miejsca, mhm. wiesz, samo, nie? E, a czasem jest wręcz przeciwnie, wszystko idzie pod, wiesz, pod górę. I tak było właśnie przy okazji tego utworu. Jakaś inspiracja przyszła. Nie zastanawiałem się nad tym. Nie było to w ogóle wydumane i, i, i przekalkulowane. I wyszło tak, jak wyszło. Natomiast uważam, że ten utwór też jest ciekawy, bo to o, to jest dobry przykład. E, to nie jest rap, moim zdaniem. Nie wiem, co to jest, co to jest za gatunek. To jest jakaś piosenka marszowa z z dziecięcym tak, tak. jakimś... Mhm. Nie wiem, co to jest, ale gdybym ja miał to kategoryz kategoryzować, to to nie jest Hip hop i to nie jest rap. Mhm. E, mm, więc po prostu coś takiego przyszło, ale jest to rzecz, która niesamowicie jednocześnie tyle elementów w sobie łączy: jest głupkowata, jest prześmiewcza, jest jednocześnie mądra, jest wzruszająca, mhm. bo ludzie na trzeciej zwrotce czasami płaczą. Super przełamuje bariery między ludźmi, bo, bo na koncertach od razu jakoś się wszyscy tak łączymy: coś jest z tym utworzy, mhm. co dla mnie jest niezrozumiałe. I chyba nie ma co za dużo o tym myśleć. To jest po prostu proste, wpływa na ludzi i, i super. Bardzo się cieszę, że nagrałem ten utwór. Aczkolwiek był taki moment, kiedy czułem, że kurde, strzeliłem sobie w stopę. Nie? Mm -hmm. no. No ale jak to w życiu, czasem trzeba i zrobić coś takiego, a okazuje się potem, tak jak będziemy mm. dziećmi, może powiedzieć, że się ludzie obrazili, ale tak naprawdę e, liczby i to, jak ludzie chcą tego słuchać, ile jest tam komentarzy i ludzie jakby wracają, pomimo tego, że mm. ten utwór ma już 7 lat czy 8 lat, mm -hmm. to w 9 lat 2015. O, ja z Matką jestem no, tak dobrze. No, no dobra, nie, ale tutaj jakby nie, przeszliśmy nie, nie, już ja przeszliśmy. Tak. No, ale jakby, jakby pojawiają się ludzie, czyli ludzie wracają do tego numeru i Jasne. to jest też fajne. A powiedz mi, czy ty wracasz do swoich e, starszych płyt? Czy wracasz do swojej twórczości, czy, czy nie? Zazwyczaj, jak y, skończę album, to sobie słucham jakichś starszych płyt, albo gdzieś pod koniec produkcji płyty i sprawdzam sobie jakieś rzeczy, tylko najczęściej one mnie nie, y, nie satysfakcjonują. No na przykład to rapowanie mi się takie mierne wydaje na starszych mm -hmm. płytach, nie? gdzieś te, yy, zaskakuje mnie na przykład moja pewność siebie przy na przykład płycie Co nie ma sobie równych, mm -hmm. gdzie, gdzie teraz no, no tamten rap taki uważam, może na tamten czas był ok, ale teraz no to ciężko mi się tego słucha, ale są utwory na przykład z tej pierwszej płyty legalnej Patrz, który bardzo lubię, bo jest jakiś vibe w nim taki, taka energia fajna, która mnie wiesz niesie. E ale ja jakoś to jest trochę tak ostatnio przyszło mi do głowy, że te płyty to są takie kartki z pamiętnika. Można tam wrócić, tylko że to już jest trochę martwe, nie. Mhm. Wiesz, w, bardzo mnie cieszy to, że na tej muzyce mogę zobaczyć, jak się zmieniałem, bo często ludzie nie, nie monitorują tego swojego przebiegu życia i, i nie mogą cofnąć się do tego, co myśleli kiedyś. No ja cofam się do niektórych tych przemyśleń i dwie rzeczy są zaskakujące. Jedno, że tak naprawdę. Bardzo się nie zmieniłem. To jest dziwne, że gdzieś w wieku nastoletnim już się ukształtowałem jakoś tak, że dużo rzeczy nie uległo zmianie. No ale jest parę takich cringe'owych momentów, gdzie po prostu nie, się tak. robi rumieńce, że człowiek oblewasz, że to powiedział. Tak, no tak. Ja to no, mam tak ja no, z no, tak lubisz jeść i wracam do niej z uśmiechem no, na twarzy no. i do tej metafory. No tak, <laughs> tak, tak. Tak. No ale to też jest ciekawe, że na przykład uważam, że ten utwór... Dużo rzeczy wychodzi z podświadomości, nie? I, hmm. I uważam, że ta moja e, to e, piętnowanie w jakiś sposób, czyjeś aktywności, e, to kto chce, to sobie przysłucha, <laughs> tak. też wynikała z moich jakichś myśli, rozkminek, frustracji różnych. To jest bardziej złożony proces. Hmm. To nie jest takie. Ja też po czasie, dlatego cieszę się, że są te rzeczy, bo mogę się cofnąć i mówię, a. Teraz rozumiem. Ja to zrobiłem, bo mnie na przykład to denerwowało, mm -hmm. albo to mnie intrygowało, albo coś tłumiłem. Wiesz, tak w wielu utworach widzę, nie? Mówię. Okej. Okay. Teraz, to teraz rozumiem. Mm -hmm. A powiedz mi, nie, nie zmieniło się to pomimo lat, że liczy się muzyka miłość przyjaźń. Nie zmieniło się. Nie zmieniło się. Nie zmieniło się. Yy, nauczyłem się też. Yy, więcej z jednej strony zawężać grono osób, które nazywam przyjaciółmi, z drugiej strony też chyba troszeczkę mniej ostatnio y, od ludzi wymagać. Wydaje mi się, że też wymagałem dużo od, od, od siebie przede wszystkim, ale od innych, a, a jakby mm, to też jest troszkę energia, wiesz, wrzucana w błoto, nie. A powiedz mi, czy, czy, czy z tą płytą będą za chwilę koncerty? Czas pokaże. Czas pokażę. wszystko zweryfikuje. Mam nadzieję, że może na jesień uda nam się zrobić jakąś trasę po większych miastach. Super by było. Ale. Yy... Staramy się, i tak było z tymi preorderami, być w miarę elastyczni, patrzeć na to, jakie mamy możliwości. Ta płyta jest dla mnie też trochę takim balonem próbnym. To znaczy, mm -hmm. patrzymy, jak działają reklamy, jakie mamy zasięgi, dużo rzeczy, wiesz, bo staramy się e, docierać do tych naszych słuchaczy, bo wszystko się tak zmienia, że teraz, no wiesz, żeby mm -hmm. dotrzeć do słuchaczy, którzy polubili moją stronę, to nie jest organiczna taka rzecz, że wrzucasz i wszyscy to widzą. Absolutnie tak. nie, wręcz przeciwnie. Więc też się uczymy wielu rzeczy i tak będzie też z trasą. Postaramy się zrobić to jak najmądrzej, żeby zrobić to z jak najmniejszymi jakby nie nakładami, tylko żeby jak najmniej wtopić, żeby to miało jak najwięcej sensu, ale wiesz, ja też uwielbiam grać koncerty. Chciałbym usłyszeć, jak głośno grają mhm. te bity, spotkać się z ludźmi, doświadczyć tej, tej energii takiej naturalnej, organicznej między ludźmi, gdzie widzę czyjąś twarz, ktoś, ktoś mi mówi coś w tej muzyce. Nie chodzi o to, że ktoś mnie tam wiesz, wyniesie, o Boże, coś tam, coś tam, tylko po prostu zobaczyć tego człowieka, czyli to ty kupiłeś tą płytę, nie? No tak. to, jest, to jest super, więc mam nadzieję, że tak będzie, nie? Że, że może właśnie ta jesień to przyniesie. Na razie pewnie jakieś juwenalia będą, albo jeżeli, jeżeli tak będzie, może latem coś zobaczymy, nie? Ja, ja myślę troszeczkę o nowej muzy muzyce i Czy już zobaczymy. Krok. Do przodu. Nawet nie krok do przodu, tylko ja robiłem, ja robię dużo rzeczy naraz e, i cieszę się, że tę płytę zamknąłem i ona też jest, się rozrosła w ogóle gigantycznie. Mhm. E, ja mam pozaczynane z trzy różne projekty. E, zobaczymy, czy coś się z tego uda zamknąć i kiedy, nie mam pojęcia, nie? Mhm. Jara mnie to, że zamknąłem ten etap i mogę robić też inne rzeczy, nie? I słuchaj, ja, ja bardzo się cieszę, że, że tak właśnie to u Ciebie wygląda i życzę Ci tego, żebyśmy, i mam nadzieję też, że spotkamy się ja pod sceną, Ty na scenie i że będziemy mogli usłyszeć ten y, materiał na żywo, bo bardzo chciałbym i myślę, że warto usłyszeć tego, ten album na żywo. Ale jak jeszcze patrzę, tak y, do środka zaj zaj zajrzałem, bo miałem okazję w końcu zobaczyć to na, na żywo i widzę tutaj dużo zdjęć, tak. więc koniecznie sprawdźcie ten album i zobaczcie Małego Kamila, bo tam Yee! dużo, jest, dużo tam jest. Tam jest po prostu kamil z różnych etapów swojego życia. Tak, hmm. z różnych. O, i widzę jej nawet pierwszy tatuaż chyba, co? Nie, nie, nie A. pierwszy. Na pewno nie pierwsze, no, <laughs> że nie. Jest ten, ale obok jest obok ale... jest jeden z najważniejszych, najważniejszych, okej, okay. więc, więc, więc sprawdzajcie ten album naprawdę warto. I ja ci raz jeszcze gratuluję i spotykamy się w przededniu premiery, kiedy album trafi do, do streamów i mm, mam nadzieję, że, że zostanie tak zapamiętany jak przeze mnie album, twój z 2012 mhm. roku, który do którego będę już zawsze wracał. Z bardzo Ci, Kamil, dziękuję. Gra to była super, dziękuję. super rozmowa. I powodzenia. Trzymam dzięki. mocno chciałbym dzięki. za to, żeby ta muzyka była zawsze, zawsze pasją. Bardzo dzięki. miło, dzięki. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.